Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. Krótkie pytanie internautki odnośnie badań wysokościowych i braku widzenia na jedno oko, czyli jest to brak widzenia przestrzennego lub tak zwanego stereoskopowego. Dzień dobry, chciałabym uzyskać informacje odnośnie uprawnień wysokościowych powyżej 3 metrów. Mój brat, 32 lata, przeszedł kilka lat temu operację oka, miał rozwarstwienie siatkówki i nie widzi na jedno oko. Czy w takim przypadku może się starać o wyżej wymienione uprawnienia? Proszę o poradę. Z góry dziękuję. Pozdrawiam. Aby było jasne, praca na wysokości powyżej 3 metrów, wymagania zdrowotne do tej pracy są niestety związane z obecnością prawidłowego widzenia przestrzennego, obuocznego lub inaczej stereoskopowego. I jest logiczne, że skoro nie widzi ktoś na jedno oko, no to takiego widzenia nie ma i miał nie będzie. Oprócz tego wspomnianego rozwarstwienia siatkówki, dotyczy to wszelakiej maści leczonych zezów, urazów oka, prawda, ktoś ci rzuca jakąś lotkę, trafia ta lotka i niestety oka nie masz. I jest bardzo mało prawdopodobne, że takie widzenie stereoskopowe, przynajmniej na dzisiejszy stan wiedzy medycznej, kiedykolwiek odzyskasz. No cóż mogę poradzić, po prostu szkoda pieniędzy na badania, szkoda pieniędzy na jakieś kursy, na jakieś szkolenia, no natomiast jeżeli chcesz się o tym naocznie przekonać, nie wierzysz mi osobiście, no możesz pójść, prawda, no znam przypadki osób źle zakwalifikowanych, ale mówię, to jest po prostu takie igranie z ogniem. Wcześniej czy później znajdzie się jakiś pryncypialny lekarz, który cię, że tak powiem, do tych uprawnień wysokościowych nie dopuści i to wtedy, kiedy będzie ci na nich najbardziej zależało. Także na tym kończę. Cóż jeszcze o wzroku i badaniach wysokościowych mogę powiedzieć? Nie są dopuszczalne na wysokości powyżej 3 metrów takie okulary, jak ja w tej chwili noszę. Są dopuszczalne soczewki kontaktowe. Totalna bzdura, kto ponosił soczewki kontaktowe na budowie, dobrze wie, co się dzieje w zapyleniu na budowie. Coś tam dopuszczają, jakieś gogle ochronne, pod warunkiem oczywiście dobrej ich tolerancji. Także oczywiście ostrość wzroku z zachowanym widzeniem przestrzennym musi być na tak zwanym pierwszym poziomie wymagań. Omawiam to w innych filmach, także tematu tutaj nie ruszam. Także jeszcze raz kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Skomentuj ten filmik. Zapisz się do mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy. Raz na tydzień co najmniej wysyłam podobny filmik, także do zobaczenia w moim kolejnym wideo.